Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 22 lipca 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. No i zobaczmy. Dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Król Kielichów. Pięknie. Kochani, Król Kielichów mówi o podążaniu za głosem serca, mówi o panowaniu nad emocjami, mówi o ogromnej kreatywności, wrażliwości w stosunku do innych i do siebie, empatii. Jest to osoba. Która zazwyczaj jest oczywiście mężczyzną, ale przede wszystkim reprezentuje em energię męską, król kielichów. I jest to osoba, która jest do tańca i do różańca, jest wspaniałym partnerem, jest wspaniałą przyjaciółką, jest wspaniałym rodzicem i cudownym szefem. Jest to osoba, z którą można i porozmawiać, i pośmiać się, i pobawić. Jest to osoba, która wysłucha i wskaże właściwy kierunek, jeśli poprosimy tą osobę o radę. Jest to osoba, która zawsze znajdzie dla nas czas. Bardzo kreatywna, uczuciowa, wrażliwa, e, może lubić właśnie ezoterykę, może lubić em, różnego rodzaju kreatywne zajęcia, może lubić. Em, w jakiś sposób wykazywać się artystycznie, ale też ma ogromne serce, często udziela się charytatywnie. Jest to osoba, która może pomagać ludziom, nawet z zawodu może być psychologiem, psychoterapeutą, tak, lekarzem, uzdrowicielem. Więc, kochani, dzisiaj możemy wejść w energię takiej osoby albo spotkać taką osobę na swojej drodze. Król Kielichu, właśnie tak jak mówię, mówi o podążaniu za głosem serca. To będzie dzisiaj najważniejsze, żeby płynąć z prądem, żeby jeżeli napotkamy na, na jakąś przeszkodę na swojej drodze, to żeby nie walić głową w mur i z taką buławową energią na siłę tę zwalczać, przebijać, i tak dalej, tylko żeby znaleźć inne rozwiązanie, znaleźć drogę, żeby opłynąć daną przeszkodę, by osiągnąć swój konkretny cel. Król Kielichów, kochani, też mówi, panuj dzisiaj nad swoimi emocjami. Jakoś nie widzę, żeby wydarzały się jakieś negatywne rzeczy, bo karty na spodzie również są cudowne, ale jeżeli stanie się jakaś trudna sytuacja, staniesz w obliczu jakiejś trudnej sytuacji, warto jednak zapanować nad własnymi emocjami, nie da się im ponieść. Będzie to zdecydowanie dla nas bardziej, bardziej korzystne. Ale Król Kielichów, kochani, też jest kartą właśnie tak jak mówię, podążenia za głosem serca. Więc jeżeli dzisiaj wasze serce mam będzie podpowiadać, żeby iść w tą, czy w w inną stronę, żeby zacząć taki czy siaki projekt, żeby pójść w kierunku takiej, takiej osoby, jak najbardziej jest to, jest to dobry znak, tak, żeby właśnie pójść w tym kierunku. Jeżeli pytacie o jakąś osobę, jest to osoba godna zaufania, zdecydowanie wrażliwa, kochająca. Więc tutaj możecie zdecydowanie zaufać danej osobie, jeżeli właśnie tutaj macie takie, um, takowe pytanie. Król kichów oczywiście to też, tak jak powiedziałam, wspaniały mąż, wspaniały partner. Dobre, dobrze jest dzisiaj um, też poświęcić uwagę osobom, które kochamy i... Powiem Wam tak, bo Król Kielichów ogólnie jest cudownym człowiekiem, ale nie lubi mówić o uczuciach. Nie lubi mówić o uczuciach, jest to osoba, która w jakiś sposób bardziej okazuje emocje, okazuje swoje uczucia. Więc dzisiaj to jest dobry dzień, żeby okazać komuś swoje uczucia, ale być może też wyjść właśnie z ukrycia i em, zakomunikować pewne emocje, porozmawiać o swoich emocjach, porozmawiać o swoich uczuciach względem innych. Nie mówię tu już stricte o miłości. Mówię Mówię tutaj o przyjaźni, mówię tutaj o rodzinie, mówię tutaj o wielu innych czynnikach. Więc też nie bójmy się rozmawiać o tym, co czujemy, co dzieje się w naszym wnętrzu, bo to będzie tutaj niezwykle istotne. Kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy finansowe zapowiada się spokojny dzień z tym Królem Kielichów, tak? Będziemy, tak jak mówię, podążać za głosem serca, mogą się pojawić jakieś inspiracje, mogą się jakieś pojawić takie nagłe zrywy serca, że ojejku bardzo pragnę zrobić to w ten czy taki sposób i kochani, warto, warto za tym podążać. Król Kielichów też mówi, że oprócz właśnie tych artystycznych aspektów, które mogą się pojawić, o których wspomniałam na początku, też możemy mieć ochotę dzisiaj właśnie gdzieś wyjść do kina, możemy mieć ochotę gdzieś pójść na jakiś wernisaż, na jakiś koncert, czy cokolwiek Innego, możemy mieć ochotę po prostu spełnić je w jakiś sposób artystycznie, jakieś zaproszenia też mogą przyjść w naszą stronę, które zdecydowanie e, przyniosą satysfakcję. E, Król Kielichów też mówi o dobrym obrocie spraw, o płynięciu właśnie do przodu, więc jeżeli czekacie na wszelkiego rodzaju, nie wiem, wiadomości, decyzje, na przykład o jakimś awansie, o przyjęciu jakiejś umowy, e, o zalegalizowaniu czegoś, o nie wiem... Mm, czekacie na jakiś kontakt w sprawie, w sprawie w sprawie pracy dzisiaj możecie się jak najbardziej czegoś takiego spodziewać, tylko tak jak mówię, zachowajcie spokój, coś dobrego zdecydowanie płynie w waszą stronę osoby, które szukają pracy, z królem kielichów macie szansę dzisiaj znaleźć pracę, do której właśnie wam serduszko mocniej zabije, macie szansę też spotkać się z takim królem kielichów na rozmowie kwalifikacyjnej osoba, która jest bardzo empatyczna wrażliwa, na pewno zrozumie, jeżeli czegoś tam nie rozumiecie, nie umiecie ale też, kochani, jest to osoba, która bardzo ceni sobie właśnie kreatywność, ceni sobie taką chęć rozwoju, więc jeżeli tylko pozostaniecie szczerzy, to, to zdecydowanie zaimponujecie właśnie tej osobie i jak najbardziej macie tutaj szansę na znalezienie jakiejś pracy. Dobry czas też na współpracę z innymi, kochani, zdecydowanie tutaj to widać. Dobry czas na współpracę z innymi, tworzenie fajnych spółek, tworzenie jakichś takich partnerstw różnego rodzaju, tak? Współpracę. Pracy, które naprawdę zaowocuje dobrymi projektami i fajnym rozwojem kariery oraz finansów, więc dzisiaj, właśnie. Dobrze dobrze jest porozmawiać ewentualnie o jakiejś współpracy. Ewentualnie kochani, jeżeli z czymś sobie nie radzicie, albo czujecie, że macie za dużo jakichś obowiązków, to jest dobry dzień, żeby poszukać właśnie takiego partnera biznesowego, albo kogoś, kto Wam pomoże w jakiejś sytuacji, udzieli jakiejś rady bądź wsparcia. Na pewno to wsparcie, kochani, otrzymacie. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, no to król kielichów jest królem miłości, więc tutaj zapowiada się bardzo fajny dzień, dużo, dużo emocji, dużo gestów przede wszystkim miłości. Bo tak jak Wam powiedziałam, ten król kielichów przede wszystkim. Okazuje swoją miłość, więc dużo zaangażowanie ze strony partnera, partnerki, od zwykłych przytulasów, wiecie, spojrzeń, po wyniesienie śmieci i umycie garów, tak? Także dzisiaj takie rzeczy, ale oczywiście też możecie się spodziewać jakiejś randki wieczorem, wyjście na kolację, na drineczkę czy na pyszną kawę, bo takie rzeczy też są jak najbardziej wpisane w króla kielichów. Kochani, jeżeli jesteście w jakichś takich świeżych związkach, możecie spodziewać się albo jakiejś rozmowy na temat. Uczuć, albo kochani, okazania wam właśnie takiego zaangażowania i ktoś na siłę będzie chciał wam pokazać, że bardzo was kocha i że myśli o was poważnie. Jeżeli, kochani, jesteście już w związkach troszeczkę dłużej, może szykować się głębsze zaangażowanie, może szykować się, mogą szykować się zaręczyny albo rozmowy właśnie o ślubie. Nawet bym powiedziała, że część z was może. Może zostać dzisiaj poproszona o rękę. Część z Was, kochani, będzie planować wspólną przyszłość. Część z Was może wybierać się na jakieś wesele, na jakiś ślub czy coś w tym stylu. Dla części z Was może szykować się jakaś impreza rodzinna. Od razu tutaj mówię. Albo możecie planować właśnie jakieś spotkanie rodzinne. Zdecydowanie pogłębienie relacji. Wszelkie trudności odchodzą w niepamięć, kochani. Jeżeli tam się działo coś nie tak w Waszej relacji, karty na spodzie zwiastują. Pokonanie trudności. Część z Was może chcieć skorzystać z porady jakiegoś psychoterapeuty, psychologa, jakiegoś uzdrowiciela, który pomoże Wam przepracować ewentualne rany i osiągnąć swoje i żyje długo i szczęśliwie właśnie w związku, w miłości i popracować nad relacją, którą tworzycie. Więc jeżeli zastanawiacie się nad... Um, Wsparciem właśnie w tej sprawie jest to zdecydowanie dobry dla was kierunek, a jeżeli już macie kogoś takiego, z kim współpracujecie na poziomie właśnie emocji, na poziomie psychologii, jak najbardziej idzie to w bardzo dobrym kierunku, więc kontynuujcie to, to co robicie mm. Kochani, nie wiem czemu tak właśnie myślę, że dla części z Was może szykować się jakieś powiększenie rodziny. Karty na spodzie zdecydowanie mogą to sugerować, ale zdecydowanie przede wszystkim uczucia, pogłębienie emocji z partnerem, z partnerką, no i takie, taki bardzo po prostu miły, miły dzień. Poczujecie się szczęśliwi z, z osobą, z którą jesteście obok, poczujecie się spełnieni, poczujecie, że jest to właściwy, właściwy ktoś przy Was, i to sprawi, kochani, że naprawdę wypełni Was to uczucie szczęścia i miłości, więc naprawdę naprawdę piękna energia. Yy, moje drogie single, wy macie szansę jak najbardziej spotkać tutaj jakąś swoją bratnią duszyczkę w dniu dzisiejszym. Może być to ktoś, z kim nawet bym powiedziała spędzicie resztę życia. Więc serduszko wam mocniej zabije. Raczej tu nie widzę powrotu eksów, bardziej widzę kogoś nowego. Może ktoś dużo starszy od was, albo będzie tutaj jakaś kwestia różnicy wieku, ale warto się na to otworzyć, bo kochani, tak jak mówię, to może być wasz mecz. <laughs> to może być power couple. <laughs> Więc jak najbardziej... Um... Bądźcie otwarci na przyjęcie jakiegoś zaproszenia na randkę, kawę, czy po prostu romantyczny spacer. Więc no, tyle. Także kochani, dzień bardzo fajny, pod znakiem właśnie serca, pod znakiem uczuć, pod znakiem miłości i kreatywności. Warto warto wykorzystać tą energię, warto wprowadzić właśnie jakieś czy, czy nowe pomysły, warto wyznać komuś swoje uczucia. I tak jak mówię, warto podążać za głosem serca, kochani, bo jednak to, co dzisiaj. Będzie się działo, będzie przynosić nam wzrost, będzie przynosić nam szansę na awans. Mamy tutaj arcykapłana, będzie przynosić nam ważne lekcje, ale tak jak mówię, tutaj też kwestia poznania osoby, która może nam przepchnąć pewne sprawy, która pomoże nam uleczyć coś, która pomoże nam rozwiązać jakąś problem, jakiś problem. No i mamy, kochani, tego Asa Kielichów, więc zdecydowanie nowy początek, nowy rozdział, nowe pomysły, nowe kreatywne przedsięwzięcia, nowe rozdziały, nowe miłości, no, które będą prowadzić do dziesiątki Kielichów, czyli do naszego i żyli długo i szczęśliwie do naszego poczucia spełnienia, szczęścia. I pokażę Wam jeszcze tylko na spodzie, że faktycznie na spodzie mamy królową kielichów, więc partnerstwo dzisiaj będzie niezwykle ważne, bo król i królowa kielichów tworzą idealną parę, więc to będzie dzisiaj y, na celowniku. Także moi drodzy, piękny dzień, piękny dzień przed nami, tego Wam życzę. Wszystkiego co najlepsze i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa.